Czy jest w Legii jakiś taki zawodnik, którego warto obserwować? No jest, ale ma 40 lat, nie wiem, czy się takiego, czy takiego trener będzie chciał, no więc... Cześć, witam Was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku programu 2x20, a dzisiaj naszym gościem jest zawodnik, dyrektor sportowy, asystent trenera, do tego osoba zajmująca się tworzeniem grup młodzieżowych, Mariusz Milewski. Cześć, witam. Cześć, witam. Jakąś funkcję pominąłem, coś przypisałem niepotrzebnie? Nie, no tak, takie funkcje mam rzeczywiście, coś tam więcej robię niż tylko gram rzeczywiście. A łatwo jest być dyrektorem sportowym klubu futsalowego w Polsce? Bo jak sobie tak prześledziłem wczoraj listę na szybko naszych klubów, no to mamy Piotra Szymurę w Rekordzie, Rafała Franca w Piaście, Tomasza Aftańskiego w Gdańsku, no i Mariusza Milewskiego w Legii. Chyba nie ma się za bardzo od kogo uczyć. No chyba tak, rzeczywiście. Znaczy to taka funkcja trochę nowa też dla mnie, więc ja tak naprawdę dopiero zaczynam to robić i się tego powolutku uczę. Rzeczywiście nie mam od kogo, chociaż nie ukrywam, że troszkę z Rafałem Francem rozmawiam, bo on już trochę się tym zajmuje i tak by raczej się od niego uczy, no bo rzeczywiście nie ma za bardzo od kogo. A na czym konkretnie polega ta funkcja w Legii? Bo kojarzy się głównie z transferami, ale czy tylko? No na dzień dzisiejszy tylko. Na dzień dzisiejszy ja się zajmuję głównie transferami, tak? Bo na tym się trzeba skupić. Dlatego, że gram jeszcze, więc też nie mam po prostu czasu za to, żeby zajmować się czymś jeszcze dodatkowo tym. Więc się skupiłem tylko i wyłącznie na transfer. A plany jakie są, żeby poszerzyć jakąś tą funkcję? Nie, na razie żadnych planów nie ma, przynajmniej z prezesem nie rozmawiałem, chyba że prezes ma jakieś plany, a mi o tym nie mówi, więc może się za jakiś czas dowiem. Na razie nie, na razie skupiam się tylko na tym. Dobrze, to skoro na razie tylko transferami się zajmujemy, to też do nich teraz przejdziemy. Na razie mamy tylko Ignacio Casillasa z nowych zawodników w Legii. Poprzeczka jest zawieszona tego lata dosyć wysoko. Czy Legia będzie chciała do niej doskoczyć? Ale poprzeczka... transferowa. W innych klubach, mam rozumieć, tak? Tak. Nie, myślę, że tak wysoko to nie będziemy skakać na razie. Na razie my jakby stąpamy nisko i nie szalejemy na tym rynku transferowym, ponieważ też ten budżet nam nie pozwala na to. Nie będziemy się oszukiwać. Jakieś tam mamy swoje plany, jakieś pomysły. Niektóre nam nie wypaliły już, ale niektóre może jeszcze wypalą. Zobaczymy. No, na pewno jeszcze za jakieś tam jeden czy dwa transfery zrobimy. No, zobaczymy. A będą to raczej kierunki zagraniczne, czy skupimy się na polskich zawodnikach? Jeden zagraniczny jest w planach i jeden polski, ale to mówię. Zobaczymy. No. Utrzymanie AZS-u Wilanów jakoś utrudniło te ruchy kadrowe, bo obstawiam, że jest tam kilku zawodników, których byście u siebie widzieli. Nie utrudniło, no. Ja nigdy nie ukrywałem, że my byśmy zainteresowani dwoma zawodnikami, tak? Klausem i Marcinkowskim. Jakby propozycja została złożona od nas, jeżeli chodzi o tych dwóch zawodników, ale oni wybrali sobie AZS. Chcą dalej jakby się rozwijać i pracować w AZS-ie i tyle, no. Także tak to wygląda, no. Nie zawsze się udaje. Także zostali w AZS-ie. Przenieśmy się zatem do września. Rozpoczynamy mecz z GI Malebszy Futsal Leszno. Z jakim celem na sezon startuje Legia? Bo chociażby Tim Lemborg pokazał, że bez dużych rewolucji kadrowych można spokojnie zakotwiczyć w środku stawki. I my tak na ten moment chcemy zrobić. Pierwszy plan jest na ten pierwszy sezon. Chcemy się utrzymać, bo takie jest założenie. Zespół mamy dość mocny, myślę, że troszkę takich chłopaków jest kilku, którzy jeszcze nie grali w tej ekstraklasie, więc taki może być dla nich zimny prysznic, ale oby nie. Także myślę, że spokojnie powinniśmy sobie w tym środku tabeli grać. A mistrzostwo? Bo pamiętam, że rok temu prezes Legii Emil Kresiński mówił, że do 2024 roku chciałby zdobyć mistrzostwo. To w takim razie rozumiem, że maj sezonu 2023-2024 mam się szykować na fetę pod kolumną Zygmunta, tak? No to trzeba pytać prezesa. Skoro prezes tak obiecał, no to jeżeli będzie miał budżet na to, żeby zbudować zespół na mistrzostwo Polski, ja nie widzę problemu. Ale to rzeczywiście jest realny plan? Taki trzyletni, teraz już można powiedzieć? Myślę, że jest realny, ale to tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jaki będziemy mieli budżet, bo nie oszukujmy się, że jeżeli chce się w Polsce zdobyć mistrzostwo polskie, to trzeba mieć obcokrajowców w drużynie, a obcokrajowcy nie są też tani. Bo mówię, można ściągnąć obcokrajowca za małe pieniądze, ale on nie daje tej jakości, jaka jest potrzebna. Przykład Kontrakt, który ściągnął sobie tam 3 czy 4 Brazylijczyków i mistrzostwa nie zdobyli, co oznacza, że teraz musieli tych Brazylijczyków wymienić i wziąć następnych. Także to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Trzeba mieć niestety budżet. A z
sama nazwa Legii przyciąga? Bo pamiętam, że czytałem, jak były takie otwarte treningi, to ludzie z całej Polski przyjeżdżali. Przyjeżdżać może nie przyjeżdżali, bo my żeśmy ich nie zapraszali. My żeśmy, że tak powiem, wysyłali do nas CV rzeczywiście z całej Polski, bo i ze Śląska ludzie przesyłali, ale no wiadomo, no nie było sensu zapraszać ich na te treningi, bo wiedzieliśmy, że i tak ich nie weźmiemy. Zainteresowanie jest dość duże. Ja sam mam na skrzynce parę ofert zawodników z Brazylii, z Portugalii, naprawdę, także zainteresowanie jest, ale mówię, to jeszcze nie jest ten moment dla nas, żeby pewnych zawodników brać za takie pieniądze, więc sobie spokojnie czekamy. Myślę, że za rok już będziemy w tym kierunku szli. Ten sezon, myślę, też może być dla Was o tyle trudny, że tak jak wiele osób Wam życzyło tego awansu, tak samo te osoby, szczególnie myślę w niektórych regionach Polski Wam nie do końca sprzyjających, będą chcieli z Wami po prostu wygrać. Czy dostrzegliście w pierwszej lidze taką podwójną motywację ze strony rywala, że przyjeżdża Legia, trzeba wszystko zrobić, żeby przede wszystkim oni nie wygrali? No tak, oczywiście, że tak. No Legia to jest marka, Legia to jest klub, który w Polsce znają wszyscy, więc wiadomo, że w pierwszej lidze, gdzie nie jechaliśmy, to wszyscy chcieli z nami wygrać i robili wszystko, żeby wygrać, wiadomo. Jedyna rzecz, której nie było, no to kibice, wiadomo. Był lockdown, nie można było kibiców wpuszczać. Teraz troszeczkę to się zmieni. Mam nadzieję, że ci kibice będą mogli przychodzić i zdajemy sobie sprawę z tego, że w większości meczy wyjazdowych no, kibice nie będą po naszej stronie. I myślę, że te hale będą się wypełniać, jak będzie przyjeżdżała Legia. I to też jest fajne, bo ta marka jednak daje jakość i ci kibice chętnie będą przychodzili, na pewno, żeby nas zobaczyć, no i też trochę na nas pogwizdać. A spodziewacie się, że u Was będzie komplet kibiców, ale też na wyjazdach będzie to wsparcie, bo jednak Feta po meczu z Widzewem pokazała, że potencjał jest duży. Na pewno będzie, myślę, że na meczach u nas to komplet będzie. Mam nadzieję, że na każdym meczu. Jeśli chodzi o wyjazdy, to wiem, że na kilku meczach też kibice będą, bo wiem, że są fankluby legijne w całej Polsce, nie wiem, czy w Lubawie, czy nawet teraz byśmy w Szczecinku, więc ze Szczecinka do Chojnic mają blisko, więc na pewno przyjadą. To już nam zapowiadali teraz, jak byliśmy. Też widziałem w terminarzu, jest tak, chyba to jest 23-24 października, u nas to jest 7 kolejka i Wy wtedy gracie z Clearexem Chorzów w Chorzowie. Tego samego weekendu piłkarska Legia gra w Gliwicach z Piastem, więc myślę, że no jeżeli terminowo podpasuje, to kilkaset kibiców jest możliwe rzeczywiście w Chorzowie Legii? No ja myślę, że jest możliwe, tylko nie wiem, czy Clearex będzie przygotowany na to, tak? Bo to też nie jest jakby takie proste. No wiadomo, wtedy trzeba zapewnić ochronę i to są rzeczy, które już muszą dyrektorzy bądź prezesi klubów o to się martwić, więc no myślę, że jest to możliwe. No, nasi kibice, jak jeżdżą za dużą Legią, to czemu mieliby nie pojechać za nami? A poza zainteresowaniem ze strony kibiców dostrzegasz też takie ze strony mediów? Może nie mówię tyle o samej Legii, ale o futsalu. Czy to zainteresowanie wzrosło? Ciężko jest mi powiedzieć, bo nie wiem, jakie było wcześniej, tak? Odkąd ja jestem w Legii, no to zainteresowanie jest. Czy z jakiegoś radia, czy z jakichś tam portali. Często te wywiady jakby udzielamy, czy ja, czy trener, czy prezes. Także zainteresowanie jest na pewno. Ale no, też nasze media społecznościowe są dość, że tak powiem, bogate i są dobrze prowadzone, więc o nas jest głośno, bo my chcemy, żeby było głośno, tak? Bo też chcemy, żeby ten futsal się rozwijał. I też zadając to pytanie, miałem trochę na myśli, jak opuszczałeś Stadskor Futsal Ekstraklasę, a teraz do niej wracając, czy to się jakoś zmieniło pod względem medialnym może? To znaczy ciężko jest mi porównywać to, co było dwa lata temu, a co jest teraz, tak? Bo dwa lata temu ja byłem troszeczkę w innym miejscu, tak? Ja grając w Gatcie byłem zawodnikiem takim, który tylko grał i się nie interesowałem niczym poza tym, więc też nie udzielałem tylu wywiadów, co udzielam teraz. Wiadomo, no jest to troszeczkę inna już moja funkcja, inna rola. Teraz wiadomo, że ja już się powoli przygotowuję do tego, żeby zakończyć grać, więc też inaczej jestem postrzegany, dlatego też częściej jestem zapraszany właśnie na wywiady, niż było to kiedyś. Także mówię, no mi jest ciężko teraz powiedzieć, czy się to zmieniło. No pewnie się zmieniło, no bo to mówię, wszystko się rozwija, to i to się pewnie rozwinęło. Zanim jeszcze ten koniec kariery nastąpi, tu chyba jest ten cel do spełnienia, 200 bramek do zdobycia w futsal Ekstraklasie. No jest. Na razie brakuje 29, to jest realny cel do wypełnienia? No
Myślę, że w jeden rok pewnie będzie ciężko, no. Bo raczej nigdy nie byłem zawodnikiem bramkostrzelnym, żebym strzelał po 30 bramek w sezonie, więc pewnie nie. No, no i tu jest pytanie, ile ta kariera jeszcze będzie trwała właśnie? No, zobaczymy, no dopóki zdrowie będzie, no to na razie gram. No, mam nadzieję, że to zdrowie jeszcze kilka lat mi pozwoli grać na jakimś tam fajnym poziomie, bo oczywiście, jeżeli ten poziom będzie już słaby, no to pewnie będzie sobie sam odpuszczę i nie będę się już wygłupiał. Ale mówię, zawsze powtarzam, że dopóki jestem w stanie biegać za tymi młodymi chłopakami, których jest coraz więcej i daję radę, to na razie gram, nie kończę. Ale zobaczymy, no. Nie mówię, nie chcę się tutaj deklarować, że to będą rok, dwa, trzy lata, bo mówię, może Mirek Miozga ostatnio też grał i jest dużo do mnie starszy, więc a może pobije rekord, ile da radę grać, zobaczymy. Może 50 będę miał, też będę grał, nie wiem. A są jakieś plany już po karierze, czy skoro nie wiadomo, ile będzie się jeszcze grało, to też nie ma tych planów na razie? Czy są jakieś plany? No wiadomo, no, chcę tutaj działać w Legii. Jeżeli skończę grać, to zobaczymy, jak będzie sytuacja moja. Może zostanę tylko na tej funkcji dyrektora, może będę trenerem, zobaczymy. No. Jakichś tam takich konkretnych planów nie mam. No, na razie skupiam się na tym, żeby grać i żeby jakieś tam osiągnąć sukces z Legią. A co życie pokaże, no to zobaczymy z czasem. No. Zmieniając nieco temat, bo zbliżają się Mistrzostwa Europy. W tym sezonie wystrzeli tacy zawodnicy jak Patryk Hoły, Mateusz Madziąg, Michał Klaus. Czy jest w Legii jakiś taki zawodnik, którego warto obserwować? Jest, ale ma 40 lat, nie wiem, czy takiego trener będzie chciał, no więc nie, no jest, pewnie, że jest. No, u nas jest kilku fajnych chłopaków, tak, których Bartek Świniarski, Mateusz Gliński, ja uważam, że to są zawodnicy, którzy spokojnie w tej kadrze mogą grać, tak. Mateusz Olczak się fajnie rozwija i też myślę, że na niego można zwrócić uwagę. Mateusz Szafrański też naprawdę chłopak z potencjałem dużym, także no jest kilku fajnych chłopaków, których trener powinien obserwować, czy już na Mistrzostwa Europy powinien ich zabierać, to nie wiem, może to jeszcze trochę dla nich za wcześnie, może właśnie po Mistrzostwach Europy będzie czas na to, żeby ich przygotowywać i sprawdzić w tej reprezentacji, bo teraz tak naprawdę za wiele czasu na eksperymenty już nie ma, no więc, ale myślę, że tak, są tutaj zawodnicy, no pewnie, że tak, no to też dla nas to jest jakiś tam plus, jakby któryś z tych chłopaków miał szansę zagrać w reprezentacji. Kończąc już, bo też Legia jest marką, o której wspomniałeś, ale co robić lub czego nie robić, aby nie skończyć jak inne futbolowe marki, które były w futsalu? Pogoń Szczecin czy Wisła Kraków, która przecież wycofała się zaraz po zdobyciu mistrzostwa, tak? No, nie wiem, jakie tam były relacje, ja tylko mogę mówić to, co słyszałem, tak? Jeśli chodzi o Pogoń, no to jeżeli Maciek Karczyński byłby dalej w Pogoni, to pewnie ta Pogoń byłaby do dzisiaj, tak? Maciek wyprowadził się do Warszawy, już przestał tam pełnić jakieś tam funkcje i pomagać tej Pogoni, no i widocznie ludzie, ci, którzy zarządzali, widocznie sobie nie poradzili, bo z tego, co ja słyszałem, to oni budżet mieli bardzo duże wsparcie miasta i naprawdę sztuką było zrobić to, co zrobili. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, to mówię, no nie byłem w środku, więc tak szczegółów nie znam, tylko mówię, no to, co słyszałem, to, że tam jakieś były dziwne sytuacje z kibicami, więc tam był przymus, że muszą się wycofać, także, bo nie wierzę w to, że się wycofali, bo nie mieli pieniędzy, bo to akurat z tego, co wiem, to firma Krakbet to jest dość taka firma prężna, więc raczej by ich było stać na to, żeby dalej ta Wisła była. Szkoda, bo mieli fajny zespół, no zdobyli mistrzostwo i się musieli wycofać, no ale czasami tak bywa. W takim razie tylko jeszcze, gdzie zobaczymy Legię za rok o tej porze? Na wakacjach. Teraz są wakacje. Ale czy to będą udane wakacje, czy jednak takie... No, mam nadzieję, no, oby w Ekstraklasie, no, mówię, no, liczymy na to, że się utrzymamy, no bo taki jest plan. A jak się uda zrobić coś więcej, no to już będzie super, tak? Także plan jest taki, żeby się utrzymać i za rok budować zespół, który będzie już mógł powolutku walczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie, tak? Wszystko, tak jak mówię, wszystko zależy od budżetu, bo to jest podstawa, trzeba ten budżet zbudować, bo nie sztuką jest zrobić tak, jak robią niektóre kluby, że obiecują zawodnikom pieniądze, duże pieniądze, a później ich nie płacą, bo my tego nie chcemy. My nie chcemy być klubem, który będzie obiecywał, a nie będzie płacił. My chcemy budować to powoli, chcemy płacić na początku mniejsze pieniądze, ale je płacić, a z czasem ten budżet zwiększać, żebyśmy mogli sprowadzać lepszych zawodników, takich, którzy będą zarabiali większe pieniądze,
i żeby mieli na co, że tak powiem, je wydawać i z czego żyć. A o to wszystko zadba dyrektor sportowy Mariusz Milewski, tak? Między innymi, ale też tutaj nie można zapominać o roli prezesa Emila, który tak naprawdę tutaj jest, że tak powiem, całą głową i szyją tego klubu i tak naprawdę to on tutaj robi 90% roboty takiej czarnej, którą trzeba robić i jej nie widać za bardzo, ale to trzeba powiedzieć, że to tak naprawdę duża jego zasługa. A my tam, że tak powiem, powolutku coś tam dokładamy od siebie i staramy mu się jak najwięcej pomagać. No ale to mówię, jeszcze daleka droga. To w takim razie tych wyników wszystkich jeszcze raz bardzo życzę. Naszym gościem był dzisiaj Mariusz Milewski. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki programu 2x20.